St. Louis, serce Stanów Zjednoczonych. Dla niewprawnego oka to oaza spokoju i ciszy. Ale za tym obrazkiem kryje się wylęgarnia najtwardszych gangów Ameryki. Gangster Disciples. Blood. Six Deuce. And Swank. Rolling 60s. Crips. 44 Bud. 44 Deuce. JBL. 4 Trey. Man, there's so many. Postanowiłem sprawdzić, jak się żyje z gangami, które sprawiają, że 350-tysięczne miasto jest jednym z pięciu najniebezpieczniejszych w Stanach. Wszystko o gangach. St. Louis. Oto słynna droga 66, łącząca zachodnie wybrzeże ze wschodnim. W połowie trasy znajduje się St. Louis, średniej wielkości miasto. Niegdyś było dużym portem na Mississippi i poważnym ośrodkiem handlowym. W 1990 roku opinia o nim się zmieniła. Z 66 do miasta zawitały gangi z Los Angeles. Wiele osób zginęło. Teraz miasto chce się odegrać i rozpętało wojnę odwetową. A ja spróbuję się czegoś o niej dowiedzieć. Łuk górujący nad miastem, brama na dziki zachód. Ciekawe, czy tak dziki, jak mówią. Quetzalt w St. Louis, wiarygodna stacja radiowa. Poczuj siłę ulicy. Nazywam się Sam Moore. Jestem gubernatorem północnej części miasta. Opowiem wam o gangach w moim okręgu. Centrum to dzielnica biznesowa. Zostawiam ją wraz z ludźmi, dla których fitness to największe zmartwienie, a wkraczam na tereny północne. Tam są inne problemy. Próbujemy ukrócić działalność gangów, które niszczą społeczność, rodziny i pojedynczych ludzi. Na drzewach umieszczamy pluszowe misie, aby upamiętnić zabitych. Są też napisy. Spoczywaj w pokoju. Uważam, że gangsterzy to dzieci bez opieki. Ciekawi mnie wpływ gangów na społeczność. Pierwsze, co odkrywam, to młody wiek ich członków. Dzieci zabijają dzieci. Strzelanina, gangsterzy, pociski, kanonada, gangsterka, gangsterski, graffiti gangu, lista przestępstw, martwy nastolatek, dwoje rannych, zabójcy należeli do gangu, graffiti na całym budynku. W tej dzielnicy działa gang. W tornistrze znaleziono kulę. Śledczy znają te okolice. Nieraz tu byli. 17-letni Robert Walker zabity strzałem w głowę. Miał 3-miesięcznego synka. 5 maja 2006 roku Robert Walker jechał podobnym autobusem ze szkoły do domu. Autobus podjeżdżał do przystanku przy skrzyżowaniu Lillian i Emerson w dzielnicy Walnut Park. Robert i jego kuzyn Tom mieli wysiąść. Przystanek jest kilka budynków od domu Roberta, czyli kuzyni mieli do przejścia parę kroków.
Wtedy zza tego domu wybiegła grupa dzieciaków i zaczęła się strzelanina. Kuzyni zaczęli uciekać. Tom, starszy, ukrył się za tym rogiem. Wtedy usłyszał wrzask jakiejś dziewczyny. Krzyczała, że ktoś leży na jezdni. Odwrócił się i zobaczył swojego kuzyna. Robert dostał w usta, głowę, klatkę piersiową, plecy i nogi. Kiedy Tom podbiegł do niego, Robert już nie żył. Miał 17 lat. Kolejna ofiara wojny gangów. Jestem w Walnut Park, domu i grobowcu Roberta. Niewielu tu wielkich, białych łysoli jak ja. To gangsterskie getto. Co kilka tygodni ginie tu jakiś dzieciak. Graffiti jest proste. Mówi o wojnie i ofiarach. Tutaj Robert Walker, ksywa Sikacz. Był jeszcze dzieckiem. Zostawił dziewczynę i synka. Jak go poznałaś? To było w sierpniu. Szłam z siostrą i jej facetem. On mówi, Robert, przejdź się z Courtney. Byliśmy na ulicy Thresh i przeszliśmy się. Potem tak już zostało. Mała iskierka. Zakochałam się. Courtney ma 16 lat, uczy się i samotnie wychowuje dziecko. Jak się maluje twoja przyszłość? Skończę szkołę, pójdę na studia. Wyjdę za mąż i będę miała więcej dzieci. Tego chcę. I wychowasz syna. Dziękuję za rozmowę. Tradycja gangsterska przechodzi z pokolenia na pokolenie. Najbardziej cierpią kobiety. Porozmawiam z siostrą, babką i matką Roberta. Jestem Ross. Miło mi poznać. Jakim dzieckiem był Robert? Grzeczny. Robił wszystko, o co go prosiłam. Zjadał wszystko, co ugotowałam. Nie miałam z nim problemów. Inne dzieciaki wybrzydzają, a Robert taki nie był. Od jego śmierci nie gotuję. Nie czuję już takiej potrzeby, bo niby dla kogo? Jak ci się tu mieszka po jego śmierci? Nie chcę już tu mieszkać. Jestem załamana. W drodze do pracy mijałam to skrzyżowanie, gdzie zginął. Teraz chodzę inną drogą. Myślę o przeprowadzce. Jeśli się nie uda, wyjadę stąd z bratem. Nie mogę znieść tego miejsca. Tutaj jest piekło. Niebo gdzieś istnieje, ale nie tu. Podczas ataku na Roberta ranne zostały dwie inne osoby. Co czujecie wobec ludzi odpowiedzialnych za śmierć Roberta? Gniew z powodu zajścia. Chcę sprawiedliwości. Tu nikt nie reaguje na krzywdę tych dzieci. Dla ludzi to tylko kolejny trup. Wielu nastolatków zginęło i nic z tym nie zrobiono. Nic nie zrobili. Władze i ludzie muszą zobaczyć, co się tu dzieje, bo nikt nic nie robi, a dzieci giną. Nikogo nie obchodzi, co się tu przytrafia innym ludziom.
Spoczywaj w spokoju, Robercie. Uczeń wysiadający z autobusu został zastrzelony przez innych uczniów. Nie wiadomo, czy przyczyną śmierci były porachunki gangsterskie, ale nie ma to znaczenia, zwłaszcza dla 4-miesięcznego dziecka, babci, matki oraz siostry. Stracili ukochaną osobę. Mija pierwszy dzień mojego pobytu w mieście. Działalność gangu staje się dla mnie coraz bardziej oczywista. Kolor niebieski oznacza, że jesteś z Crips, a czerwony, że należysz do Bloods. Na tych ulicach wojują ze sobą setki pomniejszych gangów. Muszę to zbadać. Piękny Tony w czerwonych barwach będzie moją przepustką. Wracam od rodziny Roberta. Jak się żyje w tej okolicy? Co mogę powiedzieć? To nie plac zabaw. Rozumiesz, co mam na myśli? Jest ostro. Łapiesz, o co mi biega? Zabójcy Roberta są podobno związani z jakimś gangiem. Wiesz coś o tym? Nie znam kolesia. Co mam niby powiedzieć? Czy to prawda, że wszyscy się tu znają i chronią? Nie strzelono do niego raz, tylko wielokrotnie. Podobno najmłodszy z napastników miał 14 czy 15 lat, najstarszy 17. Skąd mieli broń? Pięć albo osiem lat. A broń pewnie ukradli. Niektóre dzieciaki tutaj to nieprzyjemne typki. Też zostałem postrzelony. Ty? Zgadza się. Gdzie? W którym miejscu? Tutaj. W tułów. Po środku. Kto strzelał? Nie wiem. Zostawił cię, byś się wykrwawił. Zgadza się. Ale wyzdrowiałeś. Jest w porządku. To dobrze. Gangsterskie kolory ubrań i tatuaże są wszechobecne, ale o samych gangach nikt nie mówi. Może to strach przed zemstą gangu lub duża liczba policjantów na ulicy narzuca takie milczenie. Spróbuję się czegoś dowiedzieć od funkcjonariuszy. W końcu to oni dzielą ulicę z gangsterami. St. Louis. Gangi St. Louis są najbrutalniejsze w całym kraju. Powodem tego jest wpływ gangów z Los Angeles, które w latach 90. chciały tu handlować narkotykami. Tutejszy temat numer jeden. Jak Bloods i Crips z Los Angeles stali się tu tak wpływowi. Jedni twierdzą, że to tylko naśladowanie filmów i piosenek. Inni utrzymują, że gangi naprawdę tu dotarły i rozkręciły narkobiznes. Bez względu na przyczynę, subkultura gangsterska miasta Aniołów spowodowała wzrost przemocy. Miasto do dziś walczy z jej skutkami. Udam się na spotkanie z ludźmi, którzy znają miejscowych gangsterów jak nikt inny. To policjanci. Oto plan na dziś. Sierżant Carlos Ross jest szefem jednostki do walki z gangami. Zgodził się, abym towarzyszył jego 8 ludziom podczas pracy. Wykorzystajmy tych kilka godzin. Zaczniecie ich gonić. Jeśli uciekną, złapiemy ich innym razem. Sierżant i jego ludzie wiedzą, gdzie ukrywają się gangi. Potrafią odczytywać ich znaki, jak niegdyś zwiadowcy w wojsku. Dostajemy wezwania, że w okolicy kręcą się osoby z innych ulic. Jest meldunek. Ktoś z eskadry motocyklowej zauważył coś podejrzanego. Niech wyjdą i robią, co do nich należy. Sierżant Ross musi ustalić, czy to gangsterzy.
Najpierw dzieciaki się przeszukuje. Dowiedzmy się czegoś. Jak masz na imię? What's your name? Jak masz na imię? We want to know who you are. Kim jesteś? Dla mnie to przeciętne nastolatki w szerokich dżinsach i koszulkach. Ale sierżant ma swoje podejrzenia. Sprawdza, czy dzieciaki mają tatuaże i robi zdjęcia do akt policyjnych. Jesteśmy tu od 5 minut i już przyciągnęliśmy widownię. Spisywane dzieciaki zdają się nie przejmować sytuacją. Jeśli jednak się odwrócimy, zobaczymy ciekawą widownię. Sprawdzę nazwiska. Mam wrażenie, że całe zajście to demonstracja siły jednostki do walki z gangami. Nie ma na mnie nakazu aresztowania. Na 2 zatrzymanych jest jednak nakaz i zostają aresztowani. Pierwszy już trafił do radiowozu. 2 dni temu wyszedł z więzienia. Tak powiedział. A więc wyszedł. Dałem się zrobić w konia jak małe dziecko. Sierżant Ross wytłumaczył mi potem, o co w tym chodzi. Tydzień temu zginął członek gangu. Codziennie są takie zajścia. Wkraczamy wtedy do danej dzielnicy, wypatrujemy wzburzonych ludzi i dajemy do zrozumienia, że resztą zajmie się policja. Że nie ma powodu do niepokoju, aby nie doszło do zemsty. Właśnie. Mówimy, podobno jesteście na kogoś wściekli. Sami czasem chcemy kogoś dorwać i utłuc. Ale teraz dajcie nam pracować. Zajmiemy się tym. Tu na Dzikim Zachodzie słupy latarni są jak totemy. Oto barwy. Żółta i błękitna. 6-0. Ich kolory to niebieski i złoty. Wyżej jest znak grupy powiązanej z Crips. Na tym obszarze gangi się połączyły. Mamy więc 44 bat, ale 4 to tak naprawdę X, które wykreśla B, czyli Gang Bloods, wroga Cripsów. Setki sztuk broni są pochowane w rozpadających się budynkach. Sierżant Ross zabiera mnie do potencjalnego składu. Dobra kryjówka. Patrzcie, ośmieszają Bloodsów. Dziwne, w tej dzielnicy to niespotykany widok. Bo to Six Deuces i 87 Kitchen Crips. Nie walczą ze sobą, chociaż może coś się zmieniło. Naszym zadaniem jest to rozszyfrować. To jak gazeta codzienna. Nie są zbyt bystrzy. Od razu piszą, z kim się popsztykali. My się rozglądamy i czytamy znaki. A teraz wiemy, że coś się stało. Że Kitchen Crips mają problem z tutejszymi, z Bloodsami. Ludzie mają mętlik w głowie. Myślą, że Cripsi trzymają z Cripsami. A tak nie jest. To nie Los Angeles czy Chicago. Tu walki toczą się między dzielnicami lub ulicami. 2 różne gangi mogą siedzieć po różnych stronach jezdni, w odmiennych barwach. Zauważyłeś, że w otoczeniu jednego gangu zawsze są wrogowie? Mają przez to problemy w szkole lub na ulicy. Ale te dzieciaki dorastały na tej samej ulicy, chodziły do tej samej szkoły i były w tym samym gangu. Kiedy leje się krew, sprawa staje się osobista. Wszystkie dzieciaki, które próbują opuścić gang, wpadają w tę samą pułapkę. Ktoś je oskarża, że zabili im brata albo kolegę. Wiek nie ma znaczenia. Problem pozostaje. Wróg to wróg. Możesz opuścić gang i się przeprowadzić, ale kiedy tamci zobaczą cię na ulicy, to potraktują jak wroga. Idealna kryjówka na broń. Jak się tam dostać? Zejście na dół jest z drugiej strony. Zobaczmy. Wchodzimy?
To mi się nie podoba. Śmierdzi i jest ciemno. Ale w takim właśnie miejscu policja już znalazła broń. Broń powinna być gdzieś tu. Nie chowają jej głęboko. Mają wtedy do niej szybki dostęp. Takie użyć i ukryć. Strzelają i chowają za cegłami. Nazywają to broń wspólnotowa. Każdy wie, gdzie jest i każdy może jej użyć. Wtykają ją w szczeliny. I inne miejsca. W mieście są rewiry. W centrum nie ma gangów. A tutaj działa ich kilka. Zarzewiem konfliktu są narkotyki, źródło utrzymania gangów. Policja nieustannie ma je na celowniku. Moje zmysły natomiast muszą się wyostrzać, bo w drodze do domu coś przykuło moją uwagę. Gdzie jest Rob? Reszta jednostki ściga uciekinierów. Ja razem z sierżantem Rossem gonimy potencjalnie uzbrojony gang. Zniknęli. Jest jeden. Zawsze mówią, nie wiedziałem, że to policja, dlatego nosimy koszulki. Wtedy wiedzą. Z daleka widać. Jestem niewinny. Wszedłem tylko. Po co ci uciekała? Biegłem za resztą. Co to? Long Beach Crip. Pokaż nam. Jak nie zarabiam, to nie ma sensu. W tym wieku odeszła matka. Zapiszę. Policja sprawdza tatuaże. Ci tutaj to nie dzieci. Znają ulicę i od razu zasypują nas wymówkami. Co oznacza G? Grupa wspólnotowa? To jest Park Fallen, obszar, wspólnota, grupa. Jak myślisz? Może gangsterzy związani z Crips? Nie strzelam do ludzi. Sam dostałem. Zabili mi brata. Nie zmyślam. Moja babka tu mieszka. Masz tatuaże. Rozumiem. Są na całe życie. Nie zmyjesz ich. Ale nie musisz paradować w takich butach. Wiem, co mówię. Jesteś z gangu. Takie życie. Tak wygląda ulica. Im to powiedz. A nie obnosisz się z barwami gangu czy czym tam innym. Próbuję. Nie próbuj, tylko rób. Nosisz ich buty. Nie mącicie mi w głowie. Mam swoje ideały. Wierzę w nie. Dla was to strata czasu. Nie rozumiecie. Nic takiego nie powiedziałem. Nie jestem zły. Ale oni są. Wcale nie. Uwierz mi, są. Policja nie może ich aresztować za noszenie barw lub tatuaży gangu. Ale może bardzo uprzykrzyć życie. To agresywny i chyba jedyny na nich sposób. Starasz się jak możesz, a nic się nie zmienia.
Gangi wydają się dla nich bardziej atrakcyjne. Uważam, że warto o nich walczyć. Nieważne, czy uratujesz jednego czy stu. Zawsze warto. Miasto tego potrzebuje. I nie tylko St. Louis. W każdym mieście rozgrywają się podobne sceny. Kiedy nadciąga śmiertelne zagrożenie, nie ma czasu na wahanie. A zwyczajni ludzie muszą być gotowi na niezwykłe czyny. Przeżyć katastrofę w czwartek o 22.30 tylko na Discovery Channel. Dotknięci nieznanymi schorzeniami wypatrują pomocy u ludzi, którzy często boją się na nich spojrzeć. Moja szokująca historia w piątek o 22.30 tylko na Discovery Channel. Cisza przed burzą potrafi być naprawdę złowieszcza. Jednak kiedy natura rozpoczyna swój przerażający spektakl, oni zamiast szukać schronienia wolą oglądać go w pierwszym rzędzie. Poznaj łowców żywiołów, których szalona ciekawość prowadzi prosto w oko cyklonu. Szlakiem Tornada. Premiera w sobotę 15 maja tylko na Discovery Channel. Wszystko o gangach. St. Louis. Od przyjazdu do St. Louis szokuje mnie młody wiek gangsterów. Bycie członkiem to jak część dzieciństwa tutaj. Udaje się do szkoły, gdzie ruszył program wyciągania dzieci z gangów. Prowadzi go były gangster, muzułmanin Kabir Muhammad. Ale chrzanicie o gangach. Do mnie też przychodzą. Po co tak gadacie? Pieprzcie się. Ja tu próbuję ratować wam życie. Chcą mnie zabić za to, co robię. Ale mamy jeszcze społeczeństwo, które karmi się tą popieprzoną muzyką i klipami. Więc i tak pewnie gówno ratuje. Tak już jest. Tak to wygląda. Sprawa jest prosta. Albo przyjmiecie, co mówię i przeżyjecie, albo odrzucicie i pozdychacie. Podejście Kabira jest ostre, ale takie ma być. Oto kolejne gangi. Od razu widać, o co chodzi. To było pisane zwykłymi ołówkami. Jesteśmy w szkole dla 14-latków. Tylko dla członków Crips, nie dla Bloods. Pieprzyć Bloodsów. Szkoły próbują z tym walczyć, ale te dzieci są indoktrynowane przez gangi od najmłodszych lat. Uczą się, co oznacza czerwony i niebieski. To syzyfowa praca. Może Kabir coś zmieni. Przynajmniej próbuje. Chcemy zrozumieć, dlaczego wstąpiliście do gangu. Wiecie, że możecie zginąć. Ty jesteś z Bloodsów. Wcale nie. Myślę, że ludzie wstępują do gangu, żeby gdzieś przynależeć. W domu jest syf, matka ćpa krak, a ty chcesz być częścią kogoś lub czegoś. Gdzie mieszkasz? Urodziłem się w części wschodniej. Wychowanek Vice Louis? Zabili mi wujka. Był w gangu? Wychodził z mieszkania, kiedy w moim pokoju zjawił się jeden z Deuce'ów i zastrzelił go. Kula przeleciała przez moje okno. Pamiętam, że było dużo krwi. Ile miałeś lat? 7. Kiedy zauważyłeś, że w dzielnicy są narkotyki? Babcia opowiedziała mi, że kiedyś w grudniu, kiedy byłem mały i było dużo śniegu, wpadłem w zaspę.
Wziąłem trochę śniegu i powiedziałem, że moja mama je coś podobnego. A babcia, nie wiedziałam, że twoja mama bierze krak. Gangsterzy z klasy Kabira bardziej zasmucają niż przerażają. St. Louis, jestem od tygodnia i nie widziałem jeszcze żadnego gangu siejącego popłoch na ulicach. Poprosiłem więc o pomoc Jasona Hamptona, niesławnego członka JVL Bloods, odłamu wojującego z lokalnymi rywalami. W tamtej alejce często dochodzi do przestępstw. Na tej ulicy również. Jakich przestępstw? Strzelaniny, napady, kradzieże aut i innych rzeczy. A to tylko dwie ulice. Widzisz te wszystkie dziury tam? Tak. Po kulach. Na górze jest duża dziura. To po kulach. W drzwiach jest ich więcej. Przyjeżdżają skądkolwiek? Nie, stamtąd, z tamtej działki. Wróg przychodzi stamtąd? Tak. Idą przez jezdnię albo wyjeżdżają z tamtej alejki zza domów. Klasyczna wojna o wpływy. Jason chroni swoje interesy w handlu narkotykami. Kim są twoi klienci? Skąd pochodzą? Zewsząd. Z St. Charles, Springfield, spoza miasta. Kierowcy poszukują dziwek albo przywożą je tutaj. Pierwszego dnia w szkole miałem 800 w kieszeni. $800 plus biżuteria. Tak tu się robi pieniądze. Co to oznacza? BIP. To ku pamięci ziomka, co zginął podczas ucieczki przed policją. Blood, spoczywaj w pokoju. 31 Trey A to adres. Dom numer 31. 3 to Trey, a 1 Ace. Tak fajniej brzmi. BIP Bimp to inny zabity ziomek. Zapytaj w gangu. Opowiedzą ci o nim. Diabeł wcielony. Straciłeś wielu kolegów? Nie, to jeden z plusów w naszym gangu. Od kiedy w nim jestem, były tylko trzy trupy. To nieźle. Prosto? Lepiej nie. Mam zatarg z tymi tutaj. Masz kłopoty? Nawet dwa. Dalej nie mogę jechać. Czyli byliśmy na bezpiecznym terenie. Tak. Przykro mi, stary, ale nie mogę jechać dalej. Mam 25 lat i nie mogę tam wjechać. W ciągu 2 tygodni w St. Louis widziałem skalę przemocy gangów. Spotkałem się z jednostką policyjną i rozmawiałem z byłym gangsterem. Niegdyś było to wielkie miasto, które obecnie przechodzi kryzys. Graffiti, narkotyki i wojny gangów wypełniają luki po jego dawnych tradycjach. Czekam właśnie na osobę, która skontaktuje mnie z działającym gangiem. Sprawy się mają tak. Na parkingu czekam już od godziny. Dwóch motocyklistów oskarżyło mnie o bycie tajniakiem. Jeśli kontakt się szybko nie zjawi, znikam. Dłuższe czekanie nic dobrego nie przyniesie. Oby gość się pojawił. Czekałem 3 godziny. Nikt nie dotarł, więc odjechałem. Zaraz potem dostałem telefon, że spotkanie jest aktualne. Jedziemy do ich kryjówki.
Jestem w kryjówce gangu. Nie możemy kręcić na zewnątrz budynku, bo ściągniemy niepotrzebną publikę. Policja albo wrogi gang. I wszystko weźmie w łeb. Zaraz ich poznam. Dziwne. Chowają małego pitbula, a ja mam być główną płaczką. Wczoraj pogrzebaliśmy tu psa. Robi się coraz dziwniej i groźniej. St. Louis. Jestem w kryjówce gangu. Nie możemy kręcić na zewnątrz budynku, bo ściągniemy niepotrzebną publikę. Policję albo wrogi gang. I wszystko weźmie w łeb. Zaraz ich poznam. Dzięki za rozmowę. Nie ujawnimy waszej tożsamości ani z której grupy jesteście, ale należycie do gangu? Do braców. Jak do nich wstąpiliście? Wychowywaliśmy się w tej samej dzielnicy. Tak to było. Zmusili was? Nie. Tu trzeba się piąć do góry. Inaczej lecisz na samo dno. Ile mieliście lat? Ja 13. Ale życie na ulicy jest przesrane. Ulica cię nie wykarmi, ani praca. Nie mieliście wyboru? Nie było szans na zdobycie pracy? Jest duży wybór. Jak chce mi się kląć, to klnę. Wybór jest. Można tu robić wiele miłych i pozytywnych rzeczy. Ale nie ja. Ja wybrałem ulicę. Bo jak się tu nie znasz, to chodzisz głodny. Ile z tego wyciągasz? Gdybym to pakował i chciał sprzedawać, a nie mam takiego zamiaru, to by wyszło po jakieś 7 gramów. Mogę ci to opchnąć za 85 dolców. Normalnie biorą 125. Masz 30 na karku, rodzinę, a handlujesz trawą i strażnikiem. Co to jest strażnik? Fencyklidyna. Kochają to. A jeśli chcę trochę kraku, masz coś? Pewnie. Jego też kochają. Silnie oddziałuje i szybciej ma się fazę. Potrzebują go. My go mamy. A oni go chcą. Czy handlując, musisz pilnować swego terytorium? Oczywiście. Nosisz to? Jest naładowany. Naprawdę? Zawsze. Ostrożnie, bo ściągniesz mi kamerę. Zawsze uważam. Skoro cały czas nosisz broń, to kiedy się relaksujesz? Relaksuję się bez niej. To twoja przyjaciółka. Obsłużyła już paru klientów. Oni się bawili, a potem zabawiono się ich kosztem. Ale to tylko mała zabawka. A masz większe? Mogą strzelać wielokrotnie. Jak masz 15 lat, to musisz jej używać. Pokaż, jak się jej używa. Strzelasz, a nie celujesz? Cholera jasna. Za dużo trawy. Aż się nerwowy robię. Ci ludzie tu nic nie robią. Jedni harują, jak ja, i próbują pchnąć biznes do przodu. Mamy też psiarnię. Uwaga na głowę.
Opaska leci. Tam to trzymacie. Trochę tego jest. Co myślicie o tutejszej policji? Porażka. Pieprzyć ich. Aż do grobu. Dzięki, że chcieliście porozmawiać. Spoko. Jeszcze raz dziękuję. Zrób to jak dziomal. Tak? Nie, tak. Dziękuję raz jeszcze. Poznałem dwóch Bloodsów. Nigdy wcześniej nie widziałem tylu różnych narkotyków w jednym miejscu. Ten w masce ciągle mówił, jaki jest zestresowany. Kiedy wyciągnął tę 45, sam się zestresowałem. Broń była naładowana. Cieszę się, że wracam. Zanim wyjadę, sprawdzę, jak idzie Jasonowi zrywanie z gangsterskim życiem. Witam. W porządku? Jest świetnie. Miło cię widzieć. Chodźmy na ganek. Każdego ranka, kiedy się budzę, dziękuję Bogu za kolejny dzień życia. A co z dreszczykiem emocji? Cały ten gang to wielka ściema. Ktoś do ciebie podchodzi, przystawia ci broń do głowy, ale spust się zacina. To nie wina spluwy, tylko znak, żeby w końcu otworzyć oczy. Skończyć z takim życiem. Oglądanie się cały czas za siebie to nie życie. Nie zatrzymujesz się przed znakiem stopu albo na światłach, bo nie chcesz, żeby cię złapali. Istnieje lepsze życie, a z tamtym kończysz. Trzeba zająć się sobą, być wzorem dla swoich dzieci, kiedy zaczną dorastać. Męczy mnie już widok kolegów zamykanych w więzieniu albo wywożonych w plastikowym worku. To boli. Trzeba zmądrzeć. Gangsterka to nie życie. Czy wojna nadal się toczy, czy przycichło? Nigdy nie przycichnie. Toczy się właśnie w tej chwili. Kontynuują ją te dzieciaki, co ich wcześniej mijaliśmy. A potem pałeczkę przejmą następni. I tak z pokolenia na pokolenie, aż zjawi się ktoś, kto przemówi do nich. I do czarnej społeczności. Powie, że czas z tym skończyć. Do tego czasu St. Louis będzie niebezpieczne, jak Nowy Orlean. Jesteśmy drugim miastem na świecie z największą liczbą zgonów. Za morzami może toczą się jakieś wojny, ale tutaj również, każdego dnia. Gangsterka w St. Louis nie różni się dla mnie od żadnej innej. Młodzi mężczyźni szukają pieniędzy i szacunku. Pomaga im w tym broń. Najbardziej zadziwia mnie fakt, że w tak wolnym i wyzwolonym kraju jak Stany, St. Louis jest podzielony rasizmem. A przecież czarna matka nie różni się od żadnej innej. Nie chcę już słyszeć, że kolejna kobieta płacze za swoim synem, ofiarą gangu. Wersja polska, Masterfilm. Tekst Cezary Kacprzak. Czytał Piotr Borowiec.